Koty, koty. Kici, kici, kici. Siemano. Dzisiaj będę próbował odkręcić zaciski hamulcowe w tym wehikule. Tylko trzeba najpierw tutaj porządek zrobić jeszcze z tym przodem. No, teraz wygląda lepiej z takim ładnym paseczkiem, nie? Ostatnio jak próbowałem dokręcić ten przewód, to się niestety gwint ukręcił. Się okazuje, że w środku jest pusty. Jakiś olej zaczął wypływać. I takie coś wymyśliłem. Tam zalutowałem. Tutaj połączę. Ciekawe, czy to będzie działać. Niestety nie sprawdzę, bo akumulatora dzisiaj nie mam. Tak to teraz wygląda. Ta-dam. Chciałem wymienić przewód masowy, co znalazłem na strychu, bo ten stary jest taki, zużył się, o. Ale widzę, że jest nowy, jest trochę krótszy. Nie wiem, czy stary, czy. A poza tym ze starego przewodu szedł taki cienki jeszcze i on jest złamany. Do czego on prowadził? Do budy? Bo ten gruby był przykręcony do skrzyni biegów i od niego jeszcze prowadził taki cienki. Nie wiem, zaraz sprawdzę, czy w ogóle tamten nowy nie jest za krótki. Przykręcony przewodzik. Nie wiem, tutaj sięga. Chyba wystarczy. Plus jest tam. Chyba będzie ok. Dobra, ja się tu pierdołami zajmuję, a przyjechałem zaciski zrobić. Hamulce. Koła pościągać do piaskowania. Kobyłka u płotu. Ciekawe, czy ja to rozkręcę. Nie dość, że tu w ogóle miejsca nie ma. To wszystko jest strasznie zarozwiałe. Nie wiem, czy to się uda. Miejsca tutaj nie ma w ogóle. Idzie. Nie jest tak najgorzej. Stare, dobre hitlerowskie śruby. Odkręcone. Zacisk motocyklowy, czterotłoczkowy. Od ścigacza jakiegoś chyba. Nie mogę wężyków odkręcić. Wiadomo, że jak czegoś nie można odkręcić, to zawsze można to obciąć. Zaciski już się moczą w nafcie. Może tłoczki wypadną kiedyś. Dobrze by było. To będzie chyba na dzisiaj koniec już. Nie chce mi się tutaj nic krzepać więcej. Koła tak wyglądają. Eleganckie są, nie? A oponka jak nówka. Felga ładna jest.
Dobra, to tyle chyba będzie. Nara.